Wachlarzowiec olbrzymi to jeden z największych grzybów rosnących na drzewach. Pojedyncze skupisko może ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów i mieć do 80 cm średnicy. Owocniki wyrastają ze wspólnej podstawy i posiadają mnóstwo kapeluszy. Wachlarzowiec olbrzymi występuje w Ameryce Północnej, Europie, Azji, Afryce Północnej, a nawet na Nowej Zelandii. Można go spotkać także w Polsce, choć do 2014 roku był chroniony, dziś można go zbierać. Za jadalne uznaje się jędrne młode grzyby. Największy wachlarzowiec olbrzymi, znaleziony w Hiszpanii, ważył 69 kg, nie mieścił się w bagażniku samochodowym. Znalazł go szef kuchni i zapalony grzybiarz Sergio Martine. Z dużej odległości i dla niewtajemnicznych osób, czasznica olbrzymia może wyglądać jak gładki biały kamień. Jest to grzyb z rodziny purchawkowatych, czyli potocznie można powiedzieć, że jest to wielka purchawka. Wytwarza okazałe owocniki dorastające do 200 cm średnicy i do 20 kg wagi. Młode owocniki są kuliste, wyglądem przypominają białą piłkę, a starsze ulegają deformacjom i wyglądają jak wielki kawał niekształtnej białej masy. Największy znany owocnik znaleziono w 1955 roku w Czechach. Miał 211 cm obwodu i 21 kg wagi. Do 2014 roku grzyb znajdował się na liście gatunków chronionych w Polsce, ale obecnie można go swobodnie zbierać. Znacznie częściej występuje na północy naszego kraju. Na południu należy do rzadkości. Młode grzyby są jadalne, a największą popularnością cieszą się w Czechach. Szasznice można pokroić w plastry, opanierować i usmażyć. W Chinach pod przewróconym drzewem znaleziono owocnik grzyba, który ważył 498 kg, czyli około pół tony. Jest to najbardziej masywny owocnik grzyba, jaki kiedykolwiek odkryto na całym świecie. Według naukowców wiek gigantycznego grzyba szacuje się na około 20 lat. Żywił się gnijącym drewnem, co pozwoliło mu osiągnąć tak kolosalne rozmiary. Grzyb należy do gatunku Felinus ellipsoideus, długi, podłużny, przypominający wielką podeszwę grzyb o brązowym zabarwieniu. Ten rekordowy dorósł do 11 metrów długości, metra szerokości i 5 cm grubości. Badacze wydobyli części płamanych kawałków i na podstawie ich gęstości oszacowali wagę całego osobnika. Szmaczek gałęziasty znany także jako siedziun sosnowy. Jest to oficjalnie największy grzyb znaleziony w Polsce, a do 1977 roku najcięższy grzyb na świecie, co potwierdzono wpisem do Księgi Rekordów Guinness. W Piotrkowicach koło Tarnowa postawiono nawet pomnik tego grzyba, który upamiętnia niesamowity okaz i światowy rekord. Ten konkretny szmaczek gałęziasty ważył 15 kg, a jego kapelusz miał metr średnicy. Jego znalazca pan Henryk Witkiewicz początkowo nie wiedział co to za gatunek, ale ze względu na ogromne rozmiary postanowił zgłosić znalezisko do lokalnej gazety. Jak się później okazało, grzyb zdobył rekord świata i globalny rozgłos. Pisały o tym nawet amerykańskie gazety, a niewielkie Piotrkowice pod Tarnowem stały się na chwilę głośno. Ustalono też nazwę grzyba, co okazało się tym większym zaskoczeniem, ponieważ gatunek ten bardzo rzadko występuje w Europie. Zastanawiając się, jaki jest największy żywy organizm na świecie, przez głowę przechodzi nam zazwyczaj płetwal błękitny, słoń, mamut, może jakiś gatunek dinozaura. Ale prawda jest znacznie bardziej zaskakująca i nieoczywista. Największy żywy organizm na naszej planecie to grzyb, opięka ciemna. Jest to bardzo pospolity gatunek grzyba, który występuje w Ameryce Północnej, Europie i Japonii. W Polsce jest bardzo rozpowszechniony. Jednak największa grzybnia rozrosła się w górach błękitnych w stanie Oregon w USA. Tamtejsza grzybnia zajmuje powierzchnię 9%. 665 hektarów, co można porównać do obszaru zajmowanego przez 1665 boisk do piłki nożnej i waży ponad 600 ton. Według niektórych szacunków, grzybnia może liczyć ponad 8000 lat, a więc zdobyłaby też tytuł jednego z najstarszych organizmów, jakie kiedykolwiek istniały na naszej.